Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło. Jak widzicie, dzisiaj jestem w bardzo dobrym humorze, bo dzisiaj będziemy robili bardzo grubą rzecz. Jak widzicie, tutaj jest mój komputer z Custom LC, którego zbudowaliśmy 1,5 roku temu. Dzisiaj będziemy robili pełną jego modyfikację. Będziemy zmieniali procesor, dokładali mocniejszą kartę graficzną i oczywiście będziemy musieli całą tą ciecz tutaj spuścić, wymienić, przemyć te chłodnice, które mamy, tak więc jest masa rzeczy do zrobienia, ale będzie grubo, bo zbudujemy praktycznie jeden z najmocniejszych komputerów do gier. Kropka. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak taką maszynę się robi, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam. Słuchajcie, nie walę wam tutaj ściemy, jest trochę kurzu w tym kompie, jest używany faktycznie, upalam go non-stop od 1,5 roku. Te 1,5 roku z tą maszyną było fenomenalne. Przez to, że mamy tutaj takie chłodzenie, komputer jest po prostu cichutki, wydajny, fantastyczny. Jest to oczywiście droga zabawa i trzeba poświęcić też na to trochę czasu, ale po tym 1,5 roku jakby 100% to było warte tego. No to dobra, zlewamy ciecz. Tutaj z drugiej strony kompa ja zrobiłem sobie ostatnio drainport. Tutaj mamy taki wężyk z zaworkiem, który dodatkowo tutaj sobie tak zakręciłem, żeby na pewno nam... Patrz, dobrze, że to tak zakręciłem, bo zaczyna wyciekać już. O, tego się trochę nie spodziewałem. Że to aż tak. Dobra, i słuchajcie, odkręcamy. Tutaj w układzie jest około 1 litr cieczy. Gotowi? Gotowi? O. Za dużo nie wyleciało. Ej, zlatuje powoli. Pul, 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 pul. Ej, patrz, nawet to nieźle schodzi. Ej, ale fajnie to wygląda. O, ty, ale syf jakiś, o gościu. No to robimy taniec szamana. Jak tam? Coś spływa. Myślę, że ten fragment tutaj i to, jaki ten kulant jest już zanieczyszczony, pokazuje wam dokładnie, dlaczego właśnie taki płyn powinno się mniej więcej co rok czy co 2 lata zmieniać. I słuchajcie, ja widziałem, że ludzie to kompresorkiem sobie wypychają. O. Doktorze Biały, co tam pichcisz? Już tłumaczę. Zlaliśmy teraz ciecz. Mam tutaj wodę destylowaną, demineralizowaną. Tą wodę zaraz sobie tutaj wlejemy z powrotem do układu, zrobimy parę przemieleń pompką po to, żeby te wszystkie pozostałości podomywać. To jest zwłaszcza istotne, jeżeli macie na przykład kolorowy kulant, który też dodatkowo zostawia osad. Dobra, więc wlewam sobie wodę destylowaną do układu i osobnym zasilaczem uruchamiam samą pompkę, żeby woda była w cyrkulacji i wymyła resztki tych zanieczyszczeń. Tego syfu tu było zdecydowanie więcej niż bym chciał, także spuszczamy tą ciecz i działamy dalej. No nieźle, dlatego warto oczyścić customa. Po zalaniu cieczy musieliśmy oczywiście zdemontować wszystkie rurki, a także wymontować m.in. kartę graficzną, która będzie zmieniona na mocniejszą. No to wszystkie rureczki zdemontowane. W końcu, okidoki. Jest dobrze. Jest dobrze, ale to, ile było zanieczyszczeń w układzie, trochę mnie zaniepokoiło i stwierdziłem, że zrobię rzecz, której no bardzo nie chciało mi się robić. Mianowicie zdemontowałem obydwie chłodnice, bo podejrzewałem, że nadal może być w nich sporo syfu. No i się nie pomyliłem. Ja ogólnie mam taką teorię, że te zanieczyszczenia mogły być w tych chłodnicach od samego początku i dobrą praktyką jest je przepłukać, zanim wpakuje się je do kompa, na co nie wpadłem 1,5 roku temu. Najpierw robiłem to ręcznie, ale potem wpadłem na to, że możemy podłączyć pompkę do chłodnicy i przepchać trochę wody destylowanej przez chłodnicę. I w sumie dobrze to zadziałało. No, a jak już przy czyszczeniu jesteśmy, to też dobrą praktyką jest rozkręcić blok wodny procesora i też dokładnie go wyczyścić. Nie jest to punkt obowiązkowy, ale na pewno warto to zrobić. Ten blok na procesor wraca taki sam. Gdybym tą samą kartę graficzną wkładał, też bym ją czyścił. Rozbierzemy go. W ramach dobrej praktyki chcę wam pokazać po prostu, jak to się robi, więc to umyjemy i rozkręcimy. To jest bardziej takie, wiecie, czasochłonne, natomiast i tak najgorsze dopiero przed nami. Mocowanie bloku wodnego na kartę graficzną. To jest przy tym, to mi znowu będzie łapa latać, jak nie wiem. Tutaj mamy uszczelkę, mamy plastik i zobaczcie, tutaj mamy to. To, o czym mówiłem, zobaczcie. O, jest, patrz. Tak więc jednak, słuchajcie, nie było widać na pierwszy rzut oka, a jednak się, słuchajcie, opłaciło to rozebrać. Wam jest
O, jest dość mocno wypchany ten. Tutaj już na tym, zobaczcie, widać trochę, nie? No i generalnie tak, wrzucamy to sobie do wody destylowanej. No i tu ludzie różnie proponują, albo jakimś pędzelkiem, albo szczoteczką do zębów. Ja akurat tutaj mam taki pędzelek z takimi włoskami, więc myślę, że to na spokojnie wystarczy. Widać zresztą, ile tutaj tego syfu pływa. Powiem wam, naprawdę jestem zaskoczony, że aż tyle tego tutaj było. No a skoro wszystko jest już elegancko wymyte, to ja opowiem wam dwa słowa o tym, co finalnie w środku tego komputera wyląduje. Oczywiście, jeżeli najmocniejszy komputer do gier, no to wybór nie mógł być inny jak Nvidia GeForce RTX 4090. Absolutnie najmocniejsza karta konsumencka, jaka jest dostępna tu i teraz na ten moment. Będziemy zaraz na nią pakowali blok wodny. Tutaj mamy konkretnie wydanie takie od Asusa, które podesłała mi Nvidia. I skoro już mamy tutaj płytę na Z690, to proca też będziemy zmieniać na najlepsze, co da się do tej płyty wpakować, czyli Intel i9-13900KS, czyli edycja limitowana, która z fabryki ma zegary boost do 6 GHz. Procesor absolutna bestia, którą podesłał mi Intel. Ciekawy jestem, na ile uda nam się go wykręcić. Dodatkowo zamontujemy sobie też taką ramkę montażową Thermal Grizzly, która powinna nam jeszcze obniżyć temperatury proca, ale o tym za moment. Chciałem jeszcze zmienić kości RAM. Obecnie mam tu DDR5 o taktowaniu 5200 MHz, co nie jest szczególnie imponujące. Na forum Overclock.net wyczytałem, że na mojej płycie Z690 od MSI 6600 MHz to jest raczej maks, jaki da się zrobić, więc takie też kości sobie tutaj wpakujemy. Dominatory RGB, które podesłał mi Corsair. Ogólnie spis wszystkich części zostawię wam w opisie, gdyby ktoś był ciekawy, ale lepiej nie patrzcie na cenę całego zestawu. Natomiast z racji tego, że będziemy chcieli kręcić do granic możliwości proca, zarówno jak i kartę, musimy zamontować sobie coś takiego. Obecnie 12900K, którego mam, on ma dość wysokie temperatury, ale z tego co zauważyłem, one są właśnie dość nierówne pomiędzy rdzeniami i mam nadzieję, że ta ramka pozwoli nam na tym nowszym procu uzyskać troszeczkę lepsze temperatury. Niestety będziemy musieli wyciągnąć całą płytę główną. Ale w sumie to dobrze, bo przetestujemy sobie tak naprawdę wszystkie komponenty najpierw na platformie testowej, to znaczy procesor, nowy RAM i kartę. Zobaczymy, czy to wszystko śmiga, żeby mieć 100% pewność, że jak przełożymy to wszystko tutaj do customa i zalejemy cieczą, to że będzie śmigać. Miejmy nadzieję, że wszystko zadziała. Aż widać, że się spociłem na samą myśl, że mnie to stresuje. 15 minutes later. Dobra, słuchajcie, płyta na test benchu. W pierwszej kolejności proca sobie wrzucimy. Na szczęście BIOS sobie wcześniej zaktualizowałem, pamiętałem o tym. Więc najpierw odłożymy sobie ten procesor, wrzucimy sobie naszego 13900KS-a. Więcej rdzeni, szybsze zegary, więcej cache'u, będzie sztos. W końcu będziesz mógł pograć. W końcu będę mógł pograć. Ja wiem, że są tańsze różne w Chinach jakieś alternatywy, te takie ramki, które są kompatybilne. Nie chciałem się po prostu bawić w półśrodki. Mamy też w zestawie taki oto imbusik. Jeżeli na przykład dokręcimy tą ramkę zbyt mocno, to wtedy na przykład procesor może nam nie wstać, albo na przykład możemy nie mieć jednego kanału pamięci, czy coś takiego, więc z tym trzeba naprawdę bardzo ostrożnie, jak wiecie, co robicie. No i raczej przy high-endowych procesorach się to tylko opłaca. Procesor tutaj jest celowo po to, żeby mi przypadkiem coś nie upadło na piny i żeby mi się nie pogięły, że tak powiem. Najpierw sobie odkręcimy to fabryczne mocowanie. Wychodzi na to, że co, w takim razie za rok, czy tam za dwa lata, albo robimy lapping procesora, albo robimy chłodzenie direct die. Znowu będzie przekraczanie granicy mojego komfortu. Pokaż tylko spokojnie. Teraz tylko się nie poślizgnąć. No to dobra, no to teraz zrobimy to metodą taką, jak pan Der Bauer i wujek Kamil radzą. Kręcamy paluszkami. Teraz przydają się te kreseczki, bo teraz mamy o 90 stopni dokręcić, czyli będzie tak, tak, tu. To może dobra, może nie jest to faktycznie aż tak bardzo stresujące, ale nie jest to przyjemna rzecz. Pierwsze odpalenie, 6600 MHz RAM, XMP elegancko wskoczyło, 13900KS i 4090 działa wszystko. Także słuchajcie, mały sukces.
możemy składać. Ale zanim będziemy składać, musimy wrzucić blok wodny na GPU, który jest kompatybilny z wersją TUF i Strix tej karty graficznej, no i będzie też ładnie estetycznie pasował do reszty komputera. Co mi się akurat w tym bloku podoba, to to, że od razu mamy ładnie przycięte termopady w odpowiednich miejscach. Ale żeby to zrobić, musimy najpierw tego ładnego chłodzenia od Asusa się pozbyć. Ogólnie rozbieranie tej karty problematyczne nie było, bo jest fajna instrukcja w internecie, ale szczerze to miałem stresa, jak chłodzenie nie chciało odejść od PCB i musiałem użyć tam zdecydowanie więcej siły, niż bym sobie tego życzył. I oto jest serduszko naszego GeForce'a, układ AD102. Montaż bloku wodnego był już akurat sporo przyjemniejszym zadaniem, bo sprowadza się do poprawnego przyłożenia części i wkręceniu kilku śrubek. I co jak co, ale różnica w grubości między blokiem wodnym a oryginalnym chłodzeniem, no jest dość konkretna, co nie? Więc teraz trzeba wpakować z powrotem płytę główną do obudowy, wrzucić karciochę, no i sprawdzić, jakie rurki musimy na nowo dogiąć. W ramach dodatku do tego peceta dorzucimy sobie jeszcze coś takiego. To jest, słuchajcie, przepływomierz. To jest z firmy Baruch, chyba tak to się powinno wymawiać. To jest tak, że to wchodzi jakby między rurkę, na przykład a chłodnicę, no i mierzy nam po prostu przepływ, z jaką prędkością płynie woda. Dodatkowo ten model jeszcze mierzy temperaturę i tu jest taki ekranik, na którym po prostu wyświetlają nam się te rzeczy. Z nim ogólnie miałem sporo zabawy i trochę nerwów przez niego straciłem, ale o tym później. Teraz zajmijmy się przymierzaniem rurek. Niestety ten blok wodny, przez to, że samo PCB jakby karty jest szersze, jest gdzieś mniej więcej o tyle szerszy. Co za tym idzie, przykładowo ta rureczka, którą miałem w starej karcie, to jest takie wesołe gięcie. O, zobaczcie, widzicie, ile mi tutaj brakuje? Więc to jest jedna taka śmieszna rureczka, którą będziemy musieli sobie dogiąć. I słuchajcie, drugą też musimy dogiąć tutaj, bo tutaj było kolanko. Jak widzicie, no nie wchodzi to za bardzo. Musiałbym to tak tutaj po chamsku dogiąć. No i brzydko by to wyglądało, nie? Plan jest taki, że zrobimy sobie tutaj takie oto gięcie 90-stopniowe, że nam to wyjdzie z rezerwuaru i tutaj sobie zrobimy gięcie 90 stopni, żeby weszło nam to do bloku i myślę, że powinno to wtedy wyglądać elegancko. Czyli w sumie musimy dogiąć dwie rurki i tutaj sobie, słuchajcie, przy tej chłodnicy zamocowałem ten przepływomierz, więc będziemy musieli tą rurkę sobie skrócić, żeby elegancko nam się to tam wpasowało. I nie bez powodu jest tutaj w tym miejscu, ponieważ elementy takie jak przepływomierz, chłodnica, właściwie każdy komponent dodaje jakiś opór w przepływie cieczy. Na takie, które dodają największy opór, a de facto no jakby ich nie chłodzimy, powinniśmy umieszczać przy końcu układu, więc jest przy końcu. Dobra, czyli teraz najzabawniejszy element. Gięcie faktycznie tych twardych rurek. Mam rękawiczki, nie dlatego, żeby się nie poparzyć, tylko dlatego, żeby nie porobić sobie odcisków palców. To jest rzecz, którą źle zrobiłem ostatnio i to ktoś z widzów mi w komentarzach podpowiedział fajnie, bo wiecie, jak sobie zrobimy odciski palca, zagrzejemy to potem opalarką, to ta rurka nam się, jakby ten tłuszcz się tak troszeczkę, można powiedzieć, wypala wtedy na tej rurce, ona nie jest taka krystaliczna. I słuchajcie, tutaj sobie wrzucamy takie oto gumowe, co nieco, po to, żeby rurka nam się nie zapadła podczas gięcia. I sobie to tak wsuniemy, żebyśmy mogli to oczywiście wyciągnąć później. No i dobra, no to słuchajcie, nagrzewamy i zaraz zgniemy pierwsze 90 stopni. No tak, gięcie i dopasowywanie rurek to jest zdecydowanie zajęcie dla cierpliwych osób i pośpiech jest tutaj największym wrogiem. I w sumie pierwsza 90 wyszła mi nawet całkiem. Z drugim gięciem miałem już trochę więcej zabawy, bo ono musiało już być dobrze faktycznie wymierzone, żeby wszystko się nam potem ładnie spasowało. I tutaj było więcej dłubania. 90 jest, tylko czy to będzie pasować? Muszę iść szybko przymierzyć. Dobrze, że to nie są żadne zawody, bo wysokiego miejsca to bym nie zajął. Ale nie o to chodzi, żeby zrobić to szybko, tylko dobrze, prawda? No i mogę nawet wam tego pokazać, ale jak przytniemy, to będzie git. Gdy wszystko już nam przypasowało i przytniemy sobie już faktycznie dobry rozmiar rurek, trzeba jeszcze je sobie wyrównać papierem ściernym. A do tego użyć takiej, nazwijmy to, specjalnej temperówki, żeby zaokrąglić krawędzie rurki z zewnątrz i wewnątrz. Robimy to po to, żeby nie przeciąć sobie uszczelek w złączkach. 7,8 mm na tył, 7,8 mm. Soon after. Kurde, gościu, jest ideolo. 7,8 mm,
7,8 mm. Ja pierniczę. Nie wierzę, że mi się aż tak dokładnie udało to zrobić. To innymi wygląda to, nie? Ja nie mogę. W sensie, no mogłaby być bardziej tutaj ta 90. Zawsze coś tam można by lepiej zrobić, ale kurna... jest git. No i teraz musiałem dogiąć sobie drugą rurkę. I proces ten był dużo dłuższy, bo jakoś, nie wiem, nie chciało mi to wyjść. Nie wiem, czy się rozkojarzyłem za bardzo, czy o co chodzi, ale tu sobie coś źle dociąłem, tam zapomniałem o drobinkach z plastiku, które potem się w rurkę wtopiły, więc prób tutaj było zdecydowanie więcej. Stara rurka, która tutaj miała takie nieładne wgniecenie. Nowa rurka. Troszeczkę dłuższa, of course. Ty, wyszły te 2,90 nawet. Za czwartym razem, do 3 razy sztuka, za czwartym się uda. W końcu jest rureczka taka jak chcę, oczywiście muszę ją jeszcze wymyć, bo tam jak ucinałem teraz i dopiłowywałem, to są te takie drobinki. No i po umyciu wszystkich rurek z układu założyłem na nie o-ringi i nakrętki. Wszystko dokręciłem, no i będziemy mogli sprawdzać szczelność układu. Tu też mam takie fajne narzędzie, to jest taka prosta pompka i tutaj Corsair podaje, żeby sprawdzić to mniej więcej na ciśnieniu pół bara. Tam nawet widzicie, mamy takie pole na zielono zaznaczone i w tym obrębie powinniśmy to otrzymać. Co mnie zaskoczyło, to Corsair podaje, żeby przez pół minuty to sprawdzać zaledwie. No ja bym temu dał co najmniej z pół godziny, jak nie 2 godziny. Ale okej, spróbujmy to wkręcić, zobaczmy jak będzie. No to pompujemy oponę. Dobra, dajemy tak na 0,6. No nie widać, żeby to uciekało. To zostawimy to na trochę. Many, many minutes later. Dobra, słuchajcie, mamy godzinkę. Jest gitara, tak jak było, tak jest. Dobrze, czyli słuchajcie, teoretycznie układ szczelny. Będziemy go zalewać, ale jak to mawiają, kontrola najwyższą formą zaufania. Sobie porozkładamy te ręczniczki, żeby widzieć, czy przypadkiem nam coś gdzieś tam tak ciupapi, wiecie, nie kapie. Tak, wlewamy czysty kulant, bo nie mam psychy na kolorowy. Każdy, z kim rozmawiałem, kto dłużej eksploatuje customy, że jednak po prostu czysty kulant to najlepszy kulant, więc się nie kłócę z mądrzejszymi, a nie zależy mi tak bardzo na kolorku, to dobra, wlewamy, słuchajcie, chwila prawdy. Mamy zasilacz, odpalamy pompisko. Bulk, 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 bulk. I tak naprawdę ten proces powtarza się kilka razy. Zalewamy rezerwuar, włączamy pompkę, potem znowu zalewamy i włączamy pompkę. I tak w koło, Macieju, aż napełnimy cały układ. Dla ciekawskich weszło tutaj około litr kulantu. To słuchajcie, taniec szamana, jak to mawiają. Tu póki co mamy jeszcze odkręcone, więc nie będę bardzo tym przechylał, tylko troszkę, żeby nam się nie wylało, ale chcemy uwolnić te biedne bąbelki powietrza. Ale bąbli. Dobra, słuchajcie, ja to na razie tak zostawiam. Na chwilę bez pompy, potem znowu z pompą, żeby mieć na 100% pewność, że nic nam nie cieknie. I jak będzie gotowe, no to dalej będę sobie to odpowietrzał. The next day. Okej, słuchajcie, no to szczelność jest faktycznie. Zostawiłem przez weekend tego kompa, nic nam nie pociekło, papier wziąłem. Większość bąbelków wyleciała. Oczywiście zanim tutaj to całe z układu wyleci, to trochę czasu minie. Natomiast tak, de facto jesteśmy przygotowani do tego, żeby zrobić takie testowe uruchomienie tego komputera, czy wszystko działa, czy wszystko jest poprawnie wykrywane. Fajne kablowisko, co? Autentycznie jestem załamany, bo tu wiecie, tyle tych RGB jest i w ogóle wszystkiego. No i mam taki kabel, ten 12V High Power, i dlatego fajnie jest mieć zasilacze modularne, bo co? Bo sobie kupiłem po prostu kabelek taki cały i będę miał do zasilacza bez żadnych przejścióweczek. Ja pierdziela, jak on nie odpali. O kurde, gościu. O. Kamień z serca? Kamień z serca. Jeszcze zobaczmy, czy na pewno wszystko jest dobrze wykrywane. Zadanie się udało. 13900KS. 32 giga RAM-u, 6600 i 4090. Dobra, 90% roboty za nami. Nie wylewa się, wszystko jest wykrywane. Teraz tylko podłączyć to całe kablowisko, które nam zostało i trzeba go przetestować.
Tak, jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Podłączyłem sobie wszystkie LEDy, podłączyłem też te ładne kable z Cable Moda, które sobie kupiłem. Wszystko pięknie, fajnie. Aż popatrzyłem na przepływomierz, któremu odkleił się ekran. Serio, był on zamocowany na taśmę dwustronną. Jakby, co jest grane, dlaczego to się odkleiło? Żeby było gorzej, to pokazywał, że ciecz w układzie nie płynie. To było dziwne, no przecież widzieliśmy, że układ się napełnił bez problemu i że ciecz cyrkuluje. Okazuje się, że źle zamontowałem przepływomierz i domyślnie jest on ustawiony w konfiguracji od prawej do lewej, a nie od lewej do prawej, jak ja to mam zrobione. I pewnie mógłbym to wyciąć z filmiku i zgrywać kozaka, ale no nie tak wygląda życie. I pomyślałem, że może przynajmniej ktoś z was na moim błędzie się czegoś nauczy. Niektóre przepływomierze mają ogarnięte to cyfrowo, że możemy sobie zmieniać w locie jakby kierunek przepływu cieczy, ale nie ten. Na stronie producenta doczytałem, że muszę fizycznie go rozkręcić i obrócić element, żeby wszystko zadziałało. Więc stanąłem przed wyborem. Albo olewam temat i mam brak informacji o przepływie, albo spuszczam ciecz z układu, demontuję wszystko, zmieniam konfigurację, testuję na nowo szczelność, zalewam i odpowietrzam układ. Zgadnijcie, którą wersję wybrałem. Jakbym miał patrzeć przez kolejny rok czy dwa na niedziałający przepływomierz, to chyba coś by mnie trafiło. Więc tak, zlaliśmy ciecz, faktycznie delikwenta wymontowałem, zmieniłem tą konfigurację przepływu, potem znowu test szczelności, zalewanie układu, pozbywanie się bąbli powietrza i tak dalej. No, w końcu działa. I ogólnie szczerze mówiąc, to urządzonko jest spoko, sprawdza się całkiem nieźle, no poza tym, że ten ekranik się odkleił. A teraz zobaczcie, jak ten komputer ładnie wygląda. A na ile uda nam się faktycznie kompa podkręcić? Procesor na domyślnych ustawieniach wpadał w throttling i obcinał zegary. No ale tak to jest, gdy wciąga 340 W i weź potem dobierz do tego jakieś chłodzenie, co nie? Ale prawdę mówiąc, to płyta trochę zbyt wysokie napięcia mi tutaj ustawiła, bo było to około 1,35 V. Ja obniżyłem to do 1,25 V i próbowałem sobie zrobić OC. I gdy wszystkie rdzenie są obciążone, to na rdzeniach P mam 5,7 GHz, na rdzeniach E 4,5 GHz, a cache podbiłem na 4,4 GHz. Przeskok z domyślnych ustawień jest zauważalny, a do tego procesor wciąga 310 W mocy, a nie 340. Nie jest to jakiś rekord świata, ale pamiętajcie, że ten komputer ma być jednak używany na co dzień. Karta graficzna z kolei bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie swoim BIOSem, ponieważ power limit mogę podnieść o aż 33%. Karta wciąga wtedy około 560 W, ale hej, jak się bawić, to się bawić. Overclock można zrobić oczywiście tradycyjnie za pomocą MSI Afterburnera, ale ja skorzystałem sobie z narzędzia, które jest wbudowane w GeForce Experience i po podniesieniu power limitu i automatycznym overclocku zyskałem w sumie 350 MHz na rdzeniu. I wszystko fajnie udało mi się ustabilizować. Ja zadowolony, no to myślę, robię pełny stres test. Odpaliłem jednocześnie Furmarka i Cinebencha. Mój wattomierz pokazał prawie 1050 W, a komputer w moment ubijał mi Furmarka albo obcinał moc dla GPU i dostawał bluescreena. Stworzyłem potwora. No i oczywiście skutkowało to tym, że a jak? Musiałem zamówić mocniejszy zasilacz, który ma 1500 W. No zresztą popatrzcie sami na to bydle. On nawet ma inne złącze z tyłu do zasilania. No i jeżeli o pobór mocy chodzi, no to w takim całkowitym spoczynku, gdy komputer wyświetla pulpit, jest to około 110 W, gdy gramy w proste gry jak Factoria jest to 130, w bardziej wymagające tyłu okolice 600 czy 700 W. O maksymalnym obciążeniu nawet
nie będę wspominał, bo jest po prostu przerażające. No to przejdźmy teraz do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli wydajność w grach. I ten zestaw jest z kosmosu. Serio. Raz, że 4090 ma giga dobrą wydajność w rasterze i RT, to dochodzi nam jeszcze w tej generacji feature, na którym mi giga zależało, czyli frame generation. To jest taka technologia nazywana często jako DLSS 3, która generuje na podstawie wektorów dodatkowe klatki w grach. Szerzej opisywaliśmy to, jak to działa na kanale na Morele TV i tam też mocniej zagłębiliśmy się w plusy i minusy. Skracając, plusem jest to, że mamy większą płynność, ale minusem jest to, że dodaje nam to opóźnienia. Na frame generation zależało mi z tego powodu, że faktycznie chciałem sobie to potestować na własnej skórze przez dłuższy czas, żeby wyrobić sobie o tej technologii porządną opinię. I ja skupię się tutaj na rozdzielczości 1440p, bo w takiej rozdzielczości po prostu gram. Zacznijmy od czegoś, co rozkłada na łopatki każdy komputer, czyli Cyberpunk z nowym trybem ray tracingu, który nazywa się Overdrive. Wtedy gra skorzysta z path tracingu. Jest on bardzo ciężki, jeśli chodzi o obliczenia, ale wygląd gry jest po prostu nie z tej ziemi. No popatrzcie zresztą sami, jak to kozacko wygląda. Do tego, jak jeszcze sobie odpalimy DLSS 3 z frame generation, to już jest w ogóle miód malina. Także ja na ten nowy dodatek w Cyberpunku jestem gotowy i w sumie przyrost wydajności względem starszej konfiguracji jest mega imponujący. Inną grą, która też dość mocno dawała mi wycisk, było Dziedzictwo Hogwartu. No z ray tracingiem de facto nie mogłem sobie pograć na 3090. Na tej konfiguracji jest lepiej i faktycznie widać tutaj dużą różnicę, a do tego możemy sobie jeszcze włączyć frame generation, który nam jeszcze większego kopa. W tradycyjnej rasteryzacji też byłem zaskoczony tym, że te wzrosty wydajności były naprawdę bardzo zauważalne. Osobiście gram też całkiem sporo w Overwatcha i byłem ciekawy, jak ta nowa konfiguracja się spisze. Przetestowałem to na takiej mapce benchmarkowej i wow, szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że aż tak dużą różnicę zrobi wymiana tych części, ale hej, naprawdę, przyrost jest całkiem konkretny. Sprawdziłem także Forza Horizon 5, która działała na ustawieniach Ultra, na takich ustawieniach sobie zwykle grałem i muszę przyznać, że tutaj też różnica w wydajności na nowym sprzęcie jest bardzo odczuwalna. Przetestowałem jeszcze The Last of Us, gra, która też potrafi spalić nie jeden komputer, no i rzeczywiście, na nowej konfiguracji, co już raczej na tym etapie zaskoczeniem być nie powinno, śmiga przecudownie. Więc wow, ja po prostu jestem niesamowicie zadowolony z tego, jaką wydajność oferuje ten komputer i prawdę mówiąc nie spodziewałem się, że te przyrosty będą aż tak duże, ale wiecie, zmiana karty, procesora, szybszy RAM, no i tak sumarycznie się po prostu poskładało, a jak włączymy frame generation, to w ogóle gdzieś w kosmos odlatuje ten komputer. Jeżeli chodzi o temperatury, w przypadku takich 20 pętli 3D Marka TimeSpy, który jest stres testem, wychodzi, że karta ma okolice 56 stopni, procesor około 79. To są naprawdę zdrowe temperatury i symulują one po prostu takie normalne użycie komputera podczas grania. Oczywiście, gdy dowalimy pełny stres test i na 100% obciążymy kartę i proca, no robi się cieplutko. Zresztą zobaczcie sami, mamy 71 stopni na karcie graficznej i 100 stopni na procesorze. Ale po raz kolejny ten zestaw wciąga ponad 1000 W. Suma summarum, poskładanie tego PC-ta zajęło mi trochę więcej niż bym sobie tego życzył przez te pewne nieoczywiste niespodzianki i te wszystkie dopieszczenie tych drobnych rzeczy, ale się udało i jestem naprawdę giga zadowolony. I chciałem też podziękować Wam, bo to jakby nie było też dzięki właśnie Wam mogę sobie pozwolić na takie oto szalone projekty i w sumie zbudować coś takiego i przy okazji się tym z Wami podzielić. Także mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.